Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I tak przyszła mi na myśl jedna dosyć istotna rzecz, którą właściwie wcześniej troszeczkę zignorowałem. Ponieważ tam na suficie pokazywały mi, jeśli pamiętacie, jedną szybę, ale pytanie, czy ona faktycznie tam była. Czy nie mógłbym za jej pomocą wyjść po prostu na zewnątrz? Tak aby przejść do kolejnej części stacji. To pokrętne, ale warto spirytus sprawdzić. Gra w tym momencie troszeczkę zaczyna mi przypominać taką liniowość, bym powiedział, bo jednak okej, no mamy przestrzeń kosmiczną, natomiast w tej przestrzeni nie jesteśmy w stanie zbyt długo przetrwać, więc musimy poruszać się według tego, co nam sugeruje gra. A skoro zasugerowało mi przejście tutaj, to powinienem móc stąd się przedostać gdzieś dalej. Tylko chciałbym najpierw troszkę tlenu, który nie wiem, czy tutaj będzie. Okej, tam jest, ale chyba pusta. Natomiast ja teraz wylatuję tędy. No właśnie. Okej. Czyli jednak się udało. Au. Tutaj na szczęście mam w pobliżu tlen, więc go sobie szybko uzupełnię. Okej. Mamy tlen uzupełniony na maksa, więc lecimy dalej. Kolejny będzie tuż. Więc lećmy do niego. Tam wtedy po prostu musiał mnie jeden z tych elementów rusztowania troszkę przyblokować. I stąd też wynikły małe kłopoty. Okej. Tu mam kolejne. Także lecimy do dalszej części stacji. Sprawdziłbym tutaj, tą dziurę po prawej stronie. No właśnie. Także zabiorę sobie stąd tlen. Wejdę tam do środka, zobaczę, co tam mogę zrobić. Troszkę też popsułem swój kombinezon. Eł. Okej, mamy jakąś kartę. Dobra, ta karta chyba na chwilę obecną mi się nie przyda. Tak więc warto byłoby po prostu iść dalej. Okej, tutaj mam tlen, który na pewno mi się przyda, jeżeli chcę przedostać się tam dalej. Więc lećmy tam dalej.
Jeszcze kawał stacji jest do zwiedzenia. Okej, wezmę sobie po drodze. Czemu by nie? Okej. Złapane. Można lecieć dalej. Ustawmy się w pozycji właściwej. Spróbujmy przedostać dalej. Raczej stacji nie uda mi się naprawić. To jest raczej bardziej niż pewne. Ale może ktoś mnie tutaj uratuje. Okej, tutaj na dole jest. Lećmy więc do kolejnego. Nikt nie odbiera. Troszeczkę w dół. Weźmy sobie tlen. Coś nam się tutaj zaczyna psuć. Ale dzięki temu udało się też przejść troszeczkę dalej. Co jest oczywiście kolejnym małym sukcesem do ocalenia. Może przy końcu przyleci jakiś statek i mnie ocali? No to wygląda dosyć, muszę przyznać, ładnie. Szkoda tylko, że te kropelki wody nie biorą jakby... nie ociekają na tym hełmie. To by wtedy wyglądało naprawdę bosko. Ale przy okazji bluszcz, muszę wam powiedzieć, że jest właśnie jedną z lepszych roślin, które NASA określiła jako bardzo pożyteczne, gdyż eliminują bardzo dużo szkodliwych substancji z powietrza. Tak więc jeżeli chcecie troszeczkę odświeżyć wasze powietrze w domu, to taki bluszcz jest bardzo polecany. Okej. Sporo tlenu. Dobrze wiedzieć, dlatego wziąłbym sobie tu raczej. Mission Control to North Star 4 Survivors. Do you copy? Nikt cię nie kopi. Niestety. Dobra, troszeczkę niżej. Okej. I lecimy dalej. Następnym przygodom. Wow. Te drzwi się troszkę popsuły, ale muszę przyznać, że drzewko dosyć ładne. Okej. Sprawdzę najpierw tą część. Okej, mam stację do naprawienia się. Dobra, to już wiem. Ale najpierw sobie zdobędę tą kartę. Trzy z 25. Dobra. Tutaj się naprawiamy. Troszkę kombinezonik się zaczął psuć. Popękał troszkę ekran, w sensie hełm. Ale już wszystko jest naprawione. Okej, podążam w tą stronę.
Jeszcze tylko ciebie bym zgarnął. Personal log. System specialist. McDonough, Andrew. 2. May 2037. Lucy has okay. Moved on from resentment to indifference in our weekly vidcoms. It's been weeks since she sent in her piano piece. The transfer news barely registered with her. I guess I'm not surprised. This is a pattern for me. I thought she'd at least be happy to hear I'm coming home. But I've disappointed her too many times to count at this point. I've done some real damage to her. To us. By being part of this mission. Okay, kolejna karta. To już czwarta. A tutaj zdobędę kolejne nagranie. I raczej dalej już stąd nie pójdę. Personal log. System specialist. McDonough. Andrew. 29. June. 2037. Whole rupture in irrigation caused a massive power outage while I was on spacewalk replacing solars today. Leci. Station dark. Ale to już jest koniec drogi tutaj. Thought this is it. Tried patching audio from my PDD so I could at least hear Lucy on the way out, but couldn't grab signal. Floating there in silence, waiting for the end. I really saw how selfish I've been with her. I have to change. A gdzie są? Okej, tu jest jakaś. Dobra. No, zaczynałem się lekko gubić. To proszę. Dziękuję. Skoro tutaj już mamy ten korytarz opanowany, to trzeba wrócić do tego drzewka i skierować się do kolejnego przejścia, które będzie tutaj po lewej stronie. I ono też będzie dosyć krótkie, ale może tam na końcu coś uda się ciekawego wynaleźć. Oxygen. Ała. No, puszczaj to. Ała. Znowu rozwalam sobie cały kombinezon. Dlatego jak już tu jestem, to go przynajmniej naprawię. Hydroponic Labs. Okej. Okej. I dotarłem do etapu naprawy. Hand for EVA repair sequence complete. Vital signs stable. Dobra, plan jest następujący. Lecę do tego drzewa i kieruję się w lewo. Chociaż dziwne, że to drzewo nadal tutaj żyje. Bo skoro tamto zostało otwarte, to tutaj powinno to całkowicie zostać zniszczone. Tyle w teorii. Ok, mamy kolejne nagranie. Dlatego powolutku do tego nagrania sobie dolecę. Personal log. System specialist. McDonough. Andrew. 11. June. 2037. No, pobieraj. Nie wyrzucaj. Beethoven Sonata number 8. Every time I hear it, I think about how I never got to where she is now. I gave up my dream a long time ago. I can see her achieving and surpassing it every time she performs. I had to struggle and work so hard, she'll never know that feeling. She's got the gift I never had. Tutaj jakieś... You can hear it in her playing. It's natural. Jakieś nagranie mogę tam zdobyć. Beautiful. A nie, nie mogę. To właściwie nie wiem, po co miałbym tam lecieć.
have emerged in the hours since contact with Hardeman Aerospace North Star 4 was lost. Sources report the communication from both crew and station abruptly ceased and have not been re-established post-event. The station's last coordinate transmission placed it above the northeast coast of Australia and the remains of the Great Barrier Reef. Hardeman Aerospace has yet to release any information regarding the current status of the station or its crew. For instant updates, stay connected to Global Information Network stream. Nie, trochę bez sensu, żebym tutaj... Wow, jak to fajnie na dole wygląda. Wow, czemu ja tak spadam? No, miasta. Mega wyglądają. Dobra. Nie ma sensu tutaj zostawać. Trzeba wrócić, naładować się tlenem i próbować coś zrobić dalej. Ale ziemia na dole wygląda całkiem przaśnie. Troszeczkę zwolnię. Okej. Jeszcze tylko chciałbym tak zerknąć. Próba dotarcia tam byłaby totalnie bez sensu. Dlatego wróćmy tutaj. I teraz znowu będę się kierował na lewo. Z zamiarem próby odnalezienia czegokolwiek tam. Tlenu jak na razie ok, tylko chciałbym podwyższyć jego poziom tam do 8 tych jednostek. Na chwilę obecną raczej nie jest możliwe. Za nisko. Ok, moi drodzy, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. I cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym, gdzie właśnie polecimy w tamtym kierunku, tak więc pa pa. Survivor detected. Hardeman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardeman Aerospace North Star 4. Survivor detected.